trwa program szczepień przeciwko wirusowi HPV. Wiemy, czym nowi posłowie z PO będą chcieli zajmować się w Sejmie. Sukces formacji tanecznej CMG na Węgrzech. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na dziennik. 3600 kobiet w Polsce co roku choruje na raka szyjki macicy, a około 2000 z nich umiera. Chorobę wywołuje wirus HPV. Na szczęście jest sposób, aby się przed nim uchronić. W Radomiu trwa akcja szczepień przeciwko temu wirusowi. Program szczepień przeciwko wirusowi HPV w Radomiu trwa od zeszłego roku. W grupie największego ryzyka są kobiety od 15 do 24 roku życia, dlatego szczepieniom poddawane są dziewczynki przed osiągnięciem tego wieku. W tym roku zostaną nim objęte 13-latki. Szczepimy młode dziewczęta przed inicjacją seksualną, żeby zapobiec, bo już jak ona się zakazi tym wirusem i jest masywne zarażenie, to wtedy szczepionka już tak nie zadziała. Temat szczepienia dzieci stał się w ostatnim czasie dość kontrowersyjny. Wielu rodziców obawia się skutków ubocznych, ale aby być pewnym, że nie ma powodów, by dzieci nie szczepić, warto spotkać się i porozmawiać z ekspertami. W ubiegłym roku zaszczepiliśmy 560 dziewcząt trzema dawkami tej szczepionki. I nic groźnego się nie działo. Jeżeli rodzice mają jakieś wątpliwości, to radzę po prostu spytać fachowca w tej dziedzinie. Ta profilaktyczna akcja jest wspierana i finansowana przez władze miasta. Władze miasta aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową. W tym roku chcemy, aby zostały zaszczepione przeciwko wirusowi HPV dziewczynki urodzone w roku 2002. W szczególnych przypadkach, jeżeli w rodzinie występowała już choroba nowotworowa, będą szczepione również dziewczynki urodzone w latach innych. Deklarację przystąpienia do programu szczepień przeciwko wirusowi HPV można składać do 13 listopada w rejestracji poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przy ulicy Lekarskiej 4. Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne. Robert Rutkowski został nowym dyrektorem Radomskiego Zakładu Usług Komunalnych. Były wójt gminy Jastrząb w konkursie na to stanowisko pokonał 4 innych kandydatów. Oprócz kierowania gminą Robert Rutkowski był m.in. członkiem rad nadzorczych państwowych spółek, a także zastępcą dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. I zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu zostanie zaprzysiężony nowy Sejm. Parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej już wiedzą, czym będą chcieli zajmować się w Sejmie. Z ich deklaracji wynika, że wyzwań i pracy nie powinno im zabraknąć na najbliższe 4 lata. 12 listopada nastąpi zaprzysiężenie nowego Sejmu. Przyszli posłowie odebrali już zaświadczenia o wyborze oraz przeszli pierwsze sejmowe szkolenia. Wśród nich byli posłowie z Platformy Obywatelskiej Anna Białkowska oraz Leszek Ruszczyk. Mieliśmy podawane pewne informacje, materiały, przekazane materiały na temat, co robi poseł, jak się ma zachowywać, do czego upoważniony jest i jakie ma zadania wykonywać. Na razie przeraziła mnie ta ilość dokumentacji, jaką trzeba złożyć, ale samo miejsce mnie nie przeraża i nie onieśmiela, ponieważ często tam bywałem. Bywałem jako uczestnik komisji, zwłaszcza sportu. Była wiceprezydent Radomia będzie chciała w parlamencie zająć się sprawami związanymi z polityką społeczną. Chciałabym pracować w Komisji Zdrowia i w Komisji Senioralnej, jeśli możliwe, to będzie to jeszcze w polityki społecznej i rodzinnej, ale to na klubach oczywiście będziemy dyskutować, kto czym może się zająć i jakie dostanie zadania. Natomiast wieloletni wicemarszałek Mazowsza chce dbać o rozwój infrastruktury w Radomiu i regionie. Mamy co zrobić, mamy Wojska Polskiego, którą trzeba zrobić, mamy dokończyć ten wiadukt w ciągu ulicy Mariackiej, tu w mieście samym, a poza tym obwodnica jedna zachodnia. S12, która jest bardzo ważną moim zdaniem drogą taką rozwojową, która może przynieść rozwój nie tylko miastu, ale również i gminom wzdłuż, których będzie przebiegać. No i kolej. Kolej jest najważniejsza. Przypomnijmy, że do Sejmu z ziemi radomskiej trafi 9 posłów, 5 z PiS, 2 z PO i po 1 z PSL i Kukiz 15. Pierwsze miejsce w kategorii do 15 lat w tańcach latynoamerykańskich formacji tanecznych. Taki sukces w zawodach na Węgrzech odnieśli młodzi tancerze z Radomia. To nie pierwsze bardzo znaczące osiągnięcie grupy CMG, która od lat reprezentuje Radom na arenie międzynarodowej.
Akademia Tańca CMG działa od 1989 roku. Prowadzą ją Monika i Cezary Gruszka. W ciągu ponad 25 lat działalności tancerze formacji tańców latynoamerykańskich CMG kilkunastokrotnie zdobywali tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski. Wielokrotnie tańczyli także w finałach Mistrzostw Świata i Europy, a także organizowali duże imprezy taneczne. Tańczymy dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny. Mamy w sobotę też zajęcia uzupełniające, ogólnorozwojowe. Przynajmniej raz w miesiącu staramy się mieć dodatkowe szkolenie, które trwa kilka godzin i w ten sposób przygotowujemy się do tych najważniejszych imprez, które są przed nami. Ostatnim wielkim krajowym sukcesem grupy było dwukrotne zdobycie Mistrzostwa Polski we wrześniu tego roku. Okazuje się, że takie sukcesy wymagają ciężkiej pracy. To jest kolejne pokolenie tancerzy, którzy wchodzą w ten dorosły taniec, którzy zdobywają najwyższe laury, tytuły Mistrza Polski w kategorii do 15 roku życia i mamy nadzieję, że niedługo zastąpią swoich starszych kolegów. Dlatego sukces w międzynarodowych zawodach na Węgrzech nie dziwi. Kocham to, co robię, dlatego tu jestem i występuję przed publicznością tak wielką, że dotarliśmy nawet na Węgry i do Austrii. Zaczęło się w przedszkolu, kiedy mama zaprowadziła mnie na pierwsze zajęcia. I złapałaś bakcyla wtedy? Tak. Jesteśmy zgraną grupą i bardzo się lubimy, więc współpracuje się bardzo fajnie. O efektach tej współpracy dowiemy się zapewne jeszcze w tym miesiącu. Formacja CMG Radom wybiera się na kolejne międzynarodowe zawody, które pod koniec listopada odbędą się w Wiedniu. Tam rywalizacja będzie duża, bo udział w zmaganiach tancerzy potwierdziło już 30 europejskich zespołów. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na dzisiejszą premierę Słonecznej TV. Tym razem dwie uczestniczki programu Pod czujnym okiem Darii i Anety rywalizują o miano lepiej ubranej. To ja przypomnę zasady konkursu. Macie 15 minut, tylko 15 minut na znalezienie stylizacji na zadany temat. I musicie patrzeć na metki, bo nie możecie przekroczyć kwoty 500 zł, to jest bardzo istotne. No i cóż, no temat stylizacji dzisiejszej. Spójrzcie na nas, tak? I ja podam ten temat i od razu czas się zaczyna, więc lecicie do sklepu. Temat stylizacji to jest od świtu do zmierzchu. Myślę, że nasze stylizacje pokazują, czyli coś możecie nosić cały dzień, ale też możecie potem iść tam na imprezę. Czas tam, dziewczyny. Dobra. Premiera programu zawsze w piątki po godzinie 17 w zakładce Słoneczna TV na www.zebra.tv. Zapraszamy jeszcze także na sport oraz prognozę pogody. Do zobaczenia! W sporcie garść zapowiedzi nadchodzących wydarzeń sportowych. W sobotę kolejny mecz Radomiaka. Tym razem Zieloni zmierzą się na wyjeździe z Polonią Bytom. Start meczu zaplanowano na godzinę 18. Wyjazdowy pojedynek czeka także Broń Radom. Podopieczni trenera Grzegorza Dziubka udadzą się na wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego. Miejscowa Lechia jest rewelacją rozgrywek. Sobotni mecz rozpocznie się o 11. Do Bydgoszczy wybierają się natomiast siatkarze Cerrad Czarnych Radom. Starcie z Łuczniczką będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport w sobotę od godziny 14:45. Kolejne spotkanie przed własną publicznością rozegra Rosa Radom. Przeciwnikiem naszych koszykarzy będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Start sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 18:00. W ósmej kolejce pierwszej ligi koszykarze UTH Rosy podejmą Nysę Kłodzko. Przeciwnik Radomian to drużyna zajmująca przedostatnie miejsce w tabeli. Mecz rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 17:00. W sobotę w Radomiu duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu na termometrach 11 stopni. W niedzielę cieplej, z przebłyskami słońca i zanikającymi opadami deszczu, ale będzie wietrznie. Poniedziałek pochmurny, z przejaśnieniami i znów przelotne opady deszczu przy temperaturze 12 stopni. Kolejne dni z dużą ilością chmur, ale będzie dość ciepło. W środę w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni.